Dzień dobry, dobry wieczór, hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Miwoli, to jest zapauzowany Prince of Persia Dusza Wojownika, ponieważ ostatnio zakończyliśmy w takim momencie, że gonimy kogoś redwanem i generalnie to jest dobry moment, żeby przerwać. Zagapiłem się, miałem za głośno dźwięki i wychylając się, żeby ściszyć na wzmacniaczu, wyskoczył mi kawałek ściany. Ja, to nie jest najlepsze uzasadnienie śmierci, nie? Możesz sobie pójść, dziękuję. Dobra, gonimy dalej wąskimi uliczkami. Postaram się nie rozbijać o żadne rzeczy, ale czasami to jest niemożliwe. Wow, co to było? Nie no, zabawne mają drogi, nie ma co. Ale tego gościa spróbujemy zgubić teraz na tej ścianie. Nie udało się, więc on zaraz zgubi nas na jakiejś... Nie, dobra, nasz. Jak dobrze, że konie potrafią skakać, mając rydwana podczepionego pod siebie, nie? A, wyrobiłem. Aczkolwiek nie podoba mi się motyw, że przychaczam o kilka rzeczy. Ale zarówno podczas tego pościgu... Wow, one takie coś potrafią? Nie powinny. Podczas tego pościgu na gigancie, jak i na każdym wyścigu rydwanów, idzie mi tak samo, nie lubię tego, to jest strasznie toporne. Myślę, nie są tak zwinne i tak skrętne te wszystkie rzeczy. A, mam piasek, zapominam o tym. Nie ma co jak zapomnieć o kluczowej mechanice w całej grze, na której polega cała fabuła. Ups. Dobra, daleko. Ja jeszcze nie lubię bardzo tych sekwencji. Ach, będziemy tak gonić. A, gościa tam z tyłu był jeszcze przyczepiony przez długo i się trzyma i próbuje coś zdziałać. How? Za bardzo chciałem go zrzucić. Okej, okay, czyli te kolczastych nie mogę nawet rozbić. Co jest grane? Dlatego nie lubię tych sekwencji, są paskudne. No ej, wyrobiłbym. Dobra, tutaj spamujemy, żeby się go pozbyć, bo drugiego też się pozbywamy. Długa w ścianę, jednak nie, przeżyliśmy to. Dla odmiany. Koniec piasku. Bo książę nie wyrobił na zakręcie. Nie ma jakiegoś ręcznego, nie wiem. Nie mogę wcisnąć spacji, żeby polecieć bokiem. Jakiś drift stick na rydwanach. Przydałoby się. No, oczywiście, że cała sekwencja od nowa. Dobra, tutaj spokojnie, jeszcze są małe zakręty, więc jesteśmy w stanie wyrobić to bez zbędnych kłopotów. Tutaj w ogóle przestęczę do jakiejś jaskiń, jakiś wodospad. Tego spróbujemy się pozbyć, zanim on się pozbędzie nas. Na przykład tutaj? Dokładnie tak. Myślę, że to jest chyba najgorsze w tych całych momentach przepychania się z innymi rydwanami. Nigdy nie potrafię wyczuć, czy on przyhaczy, czy ja razem z nim. Dobra, wyrobiłem, ale ledwo co. Wąskie przejścia, spoko. Do wycelowania. Dobra, to pamiętamy, gościu... O, to jest w ogóle jakiś specjalny. Zauważyliście? Nie wyglądał jak zwykły, typowy... Nawet nie wiem, co to jest za rodzaj bestii. Jakieś piaskowe kreatury, tylko że wersja druga. Czy tam któraś, bo druga też była w piaskach czasu. Ojejku, można ich rozjeżdżać, ale fajnie. Tak, to był ten głupi moment, na którym wytraciliśmy wszystkie piaski praktycznie. Już w ogóle nie patrzę, co się tam dzieje, po prostu sobie klikam lewy przycisk myszy, spamując jak tylko się da.
Nawet nie widziałem, że gościa zgubiliśmy gdzieś w międzyczasie. Tak, to jest jakiś specjalny w ogóle. Szef, boss wszystkich bossów. I co myślisz, że bez konia będzie taki cwany? Och, ma wraca. I ma granaty mołotowa. Granaty mołotowa, koktajle mołotowa albo granaty zapalające, choć tej. Dobra, jak się do nich najlepiej dobrać? I teraz go po plerach. Mamy okazję go bić, więc sobie spróbuję ją wykorzystać. Uniknąłem tego przecież. Skupmy się na jednym. Boli mnie to, że unikam wszystkiego w moim odczuciu całkiem sprawnie, a i tak obrywam na potęgę. I tyle było mojego unikania na potęgę, nie? Dobra, w takim razie, jak do nich się dobrać? Nie, mamy ostatki w takim miejscu, że raczej nic nie zdziałamy. Coś ze mnie mówił mój przyjaciel. Czy przyjaciel, moja zła forma. Ściągnąć uwagę na gościa z mieczem? Skupić uwagę na gościu z mieczem? Nie do końca dosłyszałem, co on tam do mnie mówił. Coś with the one with the sword. Coś. Przynajmniej nie musimy znowu przebijać się przez ściganą sekwencję. Choć tutaj mógł mnie zabić. Dobra, nie trafił. Tym doskokiem też nie. Nie wiem, czy mam się tak czaić, czekać na okazję teraz, czy o co chodzi. Uniknięte wszystko. Komentarz będzie strasznie cierpiał, gdyż ponieważ się skupiam. Gość robi niemożliwy obrót w powietrzu. Fizyka tak nie działa, jak oni robią, że nagle lądują i się od razu obracają. No zróbcie naskok, który mi pozwoli was zaatakować. Ale nie wiem, jak to muszę wymusić. I coś mi nie wychodzi. Turn your attention towards the one with the sword. Trzymałem blok, musiał mi spaść. I to jest ten moment, kiedy znowu ginę. Nie umiałem wyczuć kontry za Chiny Ludowe. Dobra, spróbujmy trochę spokojniej, chciałem powiedzieć. To który teraz? Spoko, będziemy tak czekać. I tyle było mojej eksplozji piasków. Jak to zrobić?
Najwyżej zaraz rzucokiem szybko na poradnik na telefonie, tylko specjalnie go przed odcinkiem odrzuciłem poza zasięg i wyciszyłem, żeby na pewno nic nie zabrzmiało. All right. I will admit, I was not expecting that. Nie mogę tego przewinąć, widziałem to już tyle razy i będziemy widzieć jeszcze sporo, bo będę pewnie umierał jeszcze nie raz w tej sytuacji. Przecież go paruje. No, też jeszcze raz. Nie, parowania coś na nich ewidentnie nie wychodzą. Czyli jak bije gościa z mieczem, to gościu z toporem robi naskoki. Tak to działa, dobra, mamy to. Mamy też ścianę ognia, która mnie pali, ale dobra, mamy taktykę. Musimy atakować gościa z mieczem. Wtedy wkurzamy tym samym jego złego brata bliźniaka z toporem. I otwieramy się okienko do ataku. A, dobra, spalmy to, bo i tak to nie ma sensu, aczkolwiek... Nie ukrywam, wolałbym tutaj mieć mrocznego księcia. Jego zasięg zdecydowanie by nam ułatwił walkę. Wow. Tak, tak, wiem, zaraz sobie jakąś wodę przygotuję tutaj bliżej. I będę w tych przerwnikach po prostu coś popijał, bo... Nie do końca mi wychodzi mówienie dzisiaj. Znaczy mam strasznie zeschnięte gardło. Tak, tak, ogień, fajnie, wokół odcięcia areny, wow, jakieś to oryginalne. To bolało. Tak samo jak to bolało bardzo. I uniknięty, i mamy gościa. Już prawie jego połowa życia. Ha! No i to rozumiem. Tylko nam się zbugował dźwięki, cały czas słyszę dźwięki, jakbym mógł mu coś zrobić. Koleśni są bardzo... Nie atakuj ognia, książę, o co ci chodzi? W momencie, w którym w takiej sytuacji trzymam... na dół i na bok... Wcale mi nie chodzi o atakowanie ognia. Jeszcze się tak zablokowałem w takim miejscu, że się musiałem tam odbić po prostu, no. Dobra, uciekamy, uciekamy, uciekamy. I uciekamy prosto pod jego topór. Fajnie, fajnie, nie powiem. Książę jest tak bardzo mało responsywny w tej walce, że to jest dramat. Aby musieli tylko sprzeć spamowanie mojej myszki. No, chodźcie, kiedy mi pozwolicie znowu zaatakować ich naraz. Miałem okienko przez chwilę. Zmarnowałem okazję. Dobra, i umieramy. Po raz kolejny. Ale ta sytuacja zasługuje, żeby się napić. O, korek, halo.
Dobra. Trochę lepiej, tylko jeszcze przyjaciel Korako do butelki wody musiał gdzieś uciec. Spróbujmy jeszcze raz, mamy taktykę. Mamy już koncept rozgryziony, więc to nie powinno być aż takie trudne już, jak na samym początku. I will admit, I was not expecting that. Dobra, tak, wiemy. Zły brat bliźniak. Idziemy z gościem. Już mnie trafił, naprawdę. Turn your attention towards the one with the sword. O skoki, bo fizyka nie działa w tej grze za bardzo. Przynajmniej na ich ruchy. Książę, słuchaj się mnie. To jest największy problem. System to przeciwników, do których się książę klei podczas walki. Nie działa w wielkim skrócie. I strony, w których robi uniki, kiedy trzyma blok, tego typu rzeczy są paskudne. Czy to jest moment, w którym umieramy? Nie. To jest moment, w którym umieramy. Nie no, wypalę ten piasek i spróbujemy jeszcze raz. Na pewno nie mogę tego przewinąć. All right. I will admit, I was not expecting that. Dobra, teraz pełne skupienia. I spróbujemy jakoś bardzo podczas atakowania gościa z mieczem kontrolować miejsce, gdzie jest gościu z toporem i trzymać blok dłużej. Dobra, moment, w którym uspokajamy walkę. Oskakujemy i ciśniemy gościa. Muszę się odbić w ogóle plecami od ognia, bo czemu by nie? Trafił mnie, ale kiedy jesteśmy w powietrzu, to na szczęście nie działa motyw, że nas przewraca. Więc chociaż tyle dobrego. Mogłem trzymać dalej blok, ale trzy ciosy wystarczają, żeby wkurzyć gościa z toporem. Już się zblokował, naprawdę, już mnie kopią, ach. Wydawało mi się, że przez chwilę miałem opcję znowu atakowania naszymi tymi atakami zabójczymi, nie wiem jak to nazwać, nawet te skradankowe zazwyczaj. Muszę przyznać, że te animacje są całkiem ładne. I to tyle, udało się? Ale książę wygląda, jakby miał się właśnie zmieniać. Albo i nie. Cześć, Fara. It seems I chose the right moment to return. Thank you. Lucky shot. We should move. I'm sure more are on the way.
W głowie tylko mi leciał Ring of Fire Johnny'ego Casha. No dobra, całkiem dużo. Ale nie dalibyśmy sobie rady. Stary znajomy. Miło, że wpadł akurat w takim momencie. A gościu ewidentnie nie potrafi trzymać tarczy w powietrzu. Już ta włócznia tak długo leciała, że spokojnie mógłby to zablokować. You cannot kill these creatures, but we can slow them. Go, prince. Find the vizier and finish him, so that this nightmare might finally end. Czemu nagle oni nie mogą zabić tych bestii? Fara sobie jakoś z łukiem radziła. Sprawda... Łuk Fary jest jednym z tych artefaktów, które powodują, że nie możesz się zamienić w piaskową bestię. Tak samo jak Sztylet Czasu i Laska Wezyra. Bodajże. Więc może jest jakaś specjalna, ale i tak. Dobra, dajcie mi łańcuch i kończymy bawić. Choć ewidentnie dzisiaj nie jestem w dobrym stanie do walki. Dlatego uważam, że walka Mrocznym Księciem byłaby dużo milsza. To co książę robi, to jest w ogóle poezja z tym łańcuchem. Nawet nie musimy podchodzić do przeciwników, wystarczy po prostu są gdzieś w okolicy, w jakimś tam zasięgu. Już skończyli się? Nie, dobra, to mamy arenę, fajnie. Zawsze jest opcja kliskania C cały czas, żeby nim pokręcić. Jeszcze motyw odzyskiwania życia przez piasek. I to, że wszystko wyrzuca piasek w tej formie. Jak Mroczny Książę w duszy wojownika był utrudnieniem i to takim sporem, tak tutaj to jest tak wielki buff. Jak dobrze, że Fara sobie poszła i nasolała. Chyba dalej nie do końca chcemy, żeby nas widziała w tej formie. Oczywiście, że tutaj nie wejdę, to byłoby zbyt proste. W takim razie, ej, gdzie wejdę? Palmę? Nie. Może ta konkretna palma? Też nie. Nie wiem, wspinałbym się po pnączach, ale... Książę nie jest mną. W takim razie... Co ja muszę zrobić? Poza tym, że zaraz podnieść piasek, bo mi się życie skończy. Gdzieś tutaj coś było, czy nie? Tak, jeszcze tu były pojemniczki. Chyba, że mogę przejść tędy. Oczywiście, że mogę przejść tędy.
A ja kombinowałem, chodziłem jak koń pod górę. Jej! W dobrym momencie, żeby Fara nas mogła zobaczyć. A poza tym posągi. I co dalej? Czy to jest pojemnik z tym piaskiem specjalnym? Niestety nie. Co, mam wejść na górę tutaj? Tak, i mamy fontannę. Więc ta fontana to będzie bardzo dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek. Więc sobie pozwolę zapisać, nowy zapis. To było złe miejsce, ten cały wyścig i potem walka z bliźniakami. Ale ja się będę z wami żegnał, dziękuję wam bardzo za uwagę. Ja byłem Miwoli, kłaniam się nisko. Do usłyszenia, trzymajcie się i pa pa!